Radio RDN Małopolska. Setki informacji, relacje reporterskie z najważniejszych wydarzeń regionu, transmisje koncertów, kreacja największych kulturalnych wydarzeń w terenie naszego nadawania. Region jest nasz. RDN Małopolska 103,6 FM. Przez całą dobę na czasie. RDN Małopolska. Łukasz Pelc, witam Państwa. Poranny gość Radia RDN Małopolska, Grzegorz Kozioł, wójt gminy Tarnów. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Pozdrawiam słuchaczy Radia RDN. Panie wójcie, nie żałuje Pan tego, co się stało na środowej sesji Rady Gminy? To była pewna konsekwencja działania. Na środowej sesji radni zdecydowaną większością głosów przegłosowali uchwałę. Na Pana wniosek, dodajmy. Tak, na mój wniosek przegłosowali uchwały intencyjne odnośnie powierzenia szkół oraz przekształcenia szkoły i przedszkola z Bytowskiej Górze i powierzenia mniejszych szkół w Wiodówce, Wałkach, w Błoniu, w Błękawce. No i zrobiło się, panie wójcie, zamieszanie. Jest pan teraz pod odstrzałem takiej krytyki. Nie znam takiej gminy. Gdzie przebiegłoby to spokojnie, proces. Nie znam takiej gminy, nie znam takiego miasta czy miasteczka, żeby takie procesy, bo to są procesy bardzo trudne, przebiegały bez problemu. Ja to rozumiem. Również to przeżyliśmy w naszej gminie 3 lata temu. W przypadku Zawady, Tarnowca i Koszyc Małych była sytuacja podobna. Jednak patrzymy na efekt. Po 3 latach, po rozmowie z mieszkańcami, sami do mnie mówią i rodzice również, że nie wyobrażają sobie sytuacji takiej, żeby powrócić do sytuacji sprzed 3 lat. Zdecydowanie oferta. I pan wierzy, że w przypadku tych szkół będzie podobnie? Tych szkół, które teraz zostały przekształcone, nie zlikwidowane? Nie chcę mówić patetycznie, że wierzę, choć powinienem tak powiedzieć. Natomiast jestem prawie że pewny, że również taka sytuacja tam nastąpi, ale jeżeli emocje ominą, myślę, że po roku już będą pierwsze efekty. Zakładamy cały czas, że to nie jest to proces łatwy i prosty. To jest troszeczkę tak zwane mniejsze zło, ale musimy go dla dobra gminy zrealizować. Trudno mi zaakceptować sytuację, w której szkoła tak dobrze funkcjonowała, szkoła, która ma olimpijczyków, ma świetnych nauczycieli, no i ulega likwidacji. To są akurat słowa posła Prawa i Sprawiedliwości Włodzimierza Bernackiego. Szkoła w Zbrytowskiej Górze nie ulegnie likwidacji. To jest tylko taki element, który został użyty w uchwale, ponieważ ustawodawca nie przewidział innej możliwości przekształcenia szkoły, jak poprzez likwidację. Czyli szkoła oczywiście, szkoła, tak jak wielokrotnie informowaliśmy, zostanie oddana w prywatne ręce. Zostanie powierzona do prowadzenia osobie fizycznej albo stowarzyszeniu, już jako szkoła niepubliczna. Ja mam taką nadzieję i zrobię wszystko, aby ta szkoła funkcjonowała lepiej jak do tej pory. I jeszcze kolejna wypowiedź posła Bernackiego, który był gościem Pulsu Regionu. Prosiłem wójta i radnych Prawa i Sprawiedliwości, aby w głosowaniu zajęli stanowisko takie, jakie jest określone w programie Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, chodziło o zero prywatyzacji dla szkół samorządowych. Każdy, kto będzie głosować, postawi się poza prawem i sprawiedliwością i naruszy program i deklarację samorządowca. Uważam, że program jest bardzo ważny, ale nie możemy tak jednoznacznie do jednego worka wrzucić wszystkie gminy czy miasta, ponieważ każda gmina ma inny budżet, inną ma specyfikę. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest... Czyli w przypadku gminy Tarnów wygrała ekonomia. Tyle. W przypadku gminy Tarnów wygrał rozsądek i sytuacja, w jakiej żeśmy się znaleźli. A sytuacja jest taka, że na dzień dzisiejszy możemy stanąć przed dylematem: zamykać szkoły, czy przekształcić, żeby funkcjonowały. Ekonomia też jest bardzo ważna, ponieważ subwencja oświatowa, która jest przekazana na prowadzenie gminy przez państwo, wynosi 18 milionów złotych i ona nawet nie wystarcza. I to powtarzam bardzo dobitnie. Nie wystarcza nawet na pensje dla nauczycieli. Dlatego gmina Tarnów, i to też mnie nieraz może troszeczkę boli, bo mówimy patetycznie, że nie oszczędzajmy na dzieciach. My nie oszczędzamy na dzieciach. My na oświatę wydajemy 32 miliony złotych. Dostajemy 18. Ekonomia również działa. Mamy te pieniądze ze środków własnych, ale dzisiaj, jeżeli byśmy tego nie zrobili, to będzie element zaniechania na przyszłość. Za 2 lata, za 3 lata już nikt nas nie będzie pytał, tylko będzie rozliczał, co żeście robili 3 lata temu wstecz.
To jest tak, jak dobry szachista musi przewidzieć ruchy za rok, za dwa czy za trzy. Jeżeli teraz nie zrobimy, będziemy mieli straszliwe kłopoty za 2-3 lata, nie od nas zależne. Dlatego szkoły nie zamykamy, przekształcamy i to tylko te mniejsze. Natomiast w przypadku gimnazjum z Bylitowskiej Górze jest taka sytuacja, że rzeczywiście tam dzieci jest 129. Ale pamiętajmy, że w obwodzie tej szkoły jest dzieci 270. Ponad połowa dzieci nie przychodzi do swojej szkoły. Więc tutaj ta oferta edukacyjna szkoły niepublicznej będzie zdecydowanie większa. Ja nie mówię, że nauczyciele źle uczą. Ja uważam, że mamy bardzo dobrych nauczycieli. Jednak są ograniczenia prawne, które umożliwiają szkole niepublicznej lepszy rozwój jak szkoła publiczna. Natomiast trzy gimnazja pozostaną dalej publiczne, więc w przypadku gimnazjów możemy powiedzieć, że ten proces to dotyczy 90-95% populacji. Natomiast głównie to będą szkoły publiczne. Panie wójcie, ale pan nie boi się konsekwencji? No jeżeli takie słowa wypowiada poseł Prawa i Sprawiedliwości, że pan postawił się poza Prawem i Sprawiedliwością, naruszając program? Ja bardzo często to mówiłem i powtarzam to jeszcze raz. Zostałem wybrany przez mieszkańców gminy Tarnów jako wójt. I ja reprezentuję wszystkich mieszkańców, niezależnie od poglądów politycznych. Natomiast swoje poglądy mam i się ich nie wstydzę i o nich mówię. Ale to już jest troszeczkę sprawa drugorzędna. Natomiast pierwszorzędną sprawą jest dla mnie to, aby gmina była dobrze prowadzona i reprezentuję wszystkich mieszkańców, którzy mnie wybrali. Posłowi Bernackiemu też zadałem pytanie, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z jakąś wewnętrzną walką polityczną w lokalnym PiS-ie i czyszczeniem ludzi Edwarda Czesaka, jak pan to skomentuje? Nie chciałbym o tym mówić, ponieważ moja działalność jest przede wszystkim działalnością samorządowca. Jestem wójtem gminy, natomiast powtórzę to jeszcze raz. Sprawy polityczne to są sprawy troszeczkę prywatne, które odsuwamy, ja przynajmniej odsuwam na bok, mimo że swoje poglądy mam i je też realizuję. Natomiast przede wszystkim tutaj będę się wypowiadał tylko o sprawach samorządów. No i pytanie od słuchacza Marcina. Dlaczego na etapie kampanii wyborczej nie wspomniał pan o planowanych przekształceniach szkół, na przykład w Jodłówce Wałki? Przekształcenia szkół, które były realizowane w gminie Tarnów, to jest proces, który trwa. Zaczęliśmy to 3 lata temu i nie robiliśmy to chaotycznie, tylko przemyślanie, aby zobaczyć, jak to zafunkcjonuje. Dlatego wybraliśmy tylko te 3 placówki z poszczególnych grup. Mała szkoła Zawada, przedszkole Tarnowiec i szkoła średnia Koszyce Małe. Mając doświadczenie, jak to przebiegało, zdawałem sobie z tego sprawę, że takie przekształcenia nie wzbudzą, no delikatnie mówiąc, zadowolenia wśród mieszkańców. Przede wszystkim to będzie teraz rola populistów oraz walki tylko na słowo. Natomiast, żeby naprawdę ocenić działanie, to jest kwestia roku. Dlatego robiłem to teraz, a nie przed wyborami, żeby nie wzbudzić emocji niepotrzebne. Natomiast na rozliczenie jest zawsze czas. Bo mamy przecież, przypomnę, tak jak tutaj słyszymy, formę referendum. I teraz mówimy tylko słowo za słowo. Słyszę od swoich adwersarzy, że nie uda się, że jest źle, że będzie sprzedane, że będzie sprywatyzowane, że będzie likwidacja, że jest to pierwsza droga do likwidacji szkół. A ja uważam, że szkoły będą lepiej funkcjonować, będzie lepsza oferta edukacyjna, szkoły nie zamykamy, nikt na tym nie będzie zarabiał, na tym skorzystają tylko dzieci. To jest słowo za słowo. Weryfikacja rzeczywista. Nastąpi dopiero po roku, tak jak pan sam powiedział. Nastąpi po roku i wtedy po roku będzie możliwość. Nie musimy czekać 4 lata, po roku będzie można ocenić, jeżeli mówiłem nieprawdę, jest forma referendum. I to jest chyba najbardziej uczciwe podejście. I wtedy z takim czystym sumieniem pan by się poddał takiej formie referendum? Wtedy z czystym sumieniem tak, bo wtedy będzie można ocenić realne zamierzenia, plany i to, co wyszło. I kolejne pytanie od słuchacza Marcina. Czy prawdą jest, że w tym roku zostanie oddane przedszkole Woli Rzędzińskiej i czy prawdą jest, że to samo przedszkole będzie prywatne? Prawdą jest, że został ogłoszony przetarg i rozstrzygnięcie i rozstrzygnięty na końcowe już wykonanie przedszkola. Termin zakończenia jest na koniec czerwca. Natomiast również prawdą jest to, że tak jak we wszystkich inwestycjach, które kosztują kilka milionów złotych, wychodzą rzeczy przez nas nieprzewidziane. I takie rzeczy również wychodzą w Woli Rzędzińskiej. Na tą chwilę okazuje się, że trzeba jeszcze tu przeznaczyć kilkaset tysięcy złotych, żeby to przedszkole
doposażyć, żeby wykonać jeszcze elementy, które wcześniej no, nie spodziewaliśmy się, że takie będą. Dlatego zakładamy, że to będzie 1 wrzesień oddanie do użytku. Natomiast myślę, że gdyby były takie problemy, tak jak do tej pory, to może nastąpić przesunięcie. A wracając jeszcze do przekształconych placówek, co będzie się w nich dziać konkretnie od 1 września? Chodzi mi konkretnie o nauczycieli. Czy wszyscy ci, którzy teraz pracują, znajdą pracę? Mając doświadczenie sprzed 3 lat, mówiąc o tych przekształceniach, zakładaliśmy, że w naszych placówkach będziemy wymagali od osoby prowadzącej, aby pensje dla nauczycieli były zgodne z tabelą płac ministerialną. To jest bardzo ważne, ponieważ tutaj nauczyciele się boją, że przejdą na bez umowy, karty nauczyciela, bo to należy dodać. Bez karty nauczyciela, że wejdą na te minimalne wynagrodzenia, więc u nas tego nie będzie. Takie są warunki, które będę dawał osobom, które to będą prowadziły, więc będzie, zarobki nie będą takie, jak gwarantuje karta, ale też nie będą minimalne. Uważam, że te zarobki będą godne. W przypadku wcześniej przekształconych szkół, ci nauczyciele, którzy chcieli pracować, przyjmowali nowe warunki, pracowali. Natomiast ja ze swojej strony również deklarowałem i deklaruję, że ci wszyscy, którzy mogą stracić pracę, będę starał się pomóc znaleźć, aby ta praca była w innym miejscu, czy nawet jakieś godziny na uzupełnienia. Ale to jest już, no, to będzie już przyszłość. A czy znane jest już stowarzyszenie bądź osoba prywatna, która poprowadzi te placówki? Czy to będzie jedna osoba, jedno stowarzyszenie? Nie, czy jest za wcześnie jeszcze, żeby mówić o tym? Jest zdecydowanie za wcześnie, żeby o tym mówić, ponieważ dopiero mamy uchwałę intencyjną. Jeszcze będzie druga, już taka rzeczywista, realna uchwała i dopiero wtedy będziemy mogli określić, w jakim kierunku. Ale przypomnijmy słuchaczom, według ustawy to kto decyduje? Według ustawy, kto to będzie prowadził, decyduje już organ wykonawczy Urzędu Gminy, czyli wójt. Organ wykonawczy, czyli wójt, może powołać jako element pomocniczy konkurs, ale to jest już jako element pomocniczy. Natomiast do tej pory sprawdziły się różne formy. Sprawdziła się osoba fizyczna, jak i stowarzyszenie. W przypadku Tarnowca jest stowarzyszenie, znakomicie prowadzi przedszkole. W przypadku Koszyc, małych szkoły i Zawady prowadzą osoby fizyczne, czyli dyrektorzy szkół, i robią to też bardzo dobrze. Panie wójcie, jeszcze jedno pytanie od słuchaczki Krystyny. Czy pani słuchaczka pyta o konkretną sytuację, wymieniła piec z węglowego na gazowy, czy należy jej się zwrot? No, w przypadku gminy Tarnów nie ma tego pojęcia, że się należy zwrot. Rozumiem, że pani Krystyna zrobiła to proekologicznie, natomiast mamy inne programy właśnie proekologiczne. Nie da się wszystkiego realizować. Gdy przypomnę, że gminie Tarnów na przykład organizujemy i pomagamy w przydomowych oczyszczaniach ścieków, utylizacji azbestu i szeregu innych. I na koniec jeszcze pytanie o spotkania wiejskie, które ruszają i będą się odbywać w każdej miejscowości. Jeżeli dobrze pamiętam nasze poprzednie rozmowy, to jest taka forma budżetu obywatelskiego. Jeszcze zima trwa, ale staramy się, żeby już przygotować się do realizacji budżetu oraz przede wszystkim zbieramy informacje o potrzebach w poszczególnych miejscowościach. Dlatego też organizujemy teraz zebrania wiejskie w każdym sołectwie. Na tych zebraniach oczekujemy od mieszkańców propozycji, co jest do zrealizowania, i mamy przeznaczone pieniądze na właśnie taką formę budżetu obywatelskiego. U nas się to nazywa pieniądze do dyspozycji rad sołeckich. Przypomnę, że jest to kwota około 1 000 000 zł, ale to jest tylko jeden z elementów. Natomiast na tych zebraniach mieszkańcy właśnie nam mówią o swoich problemach, wątpliwościach, dyskutujemy o sytuacji, jaka jest w gminie, oraz przede wszystkim zgłaszają swoje pomysły odnośnie dużych zadań inwestycyjnych, ponieważ zakładam cały czas, że gmina Tarnów nie zahamuje tutaj inwestycji i będziemy realizować dalej. Natomiast teraz mamy czas, ten rok jest rokiem na dokończenie inwestycji już zaplanowanych i przygotowujemy projekty na następne. A pomysłów i mamy wiele, oczekiwania mieszkańców są też bardzo, bardzo duże, dlatego będziemy się starali realizować te oczekiwania na ile możemy. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, moim i Państwa gościem był Grzegorz Kozioł, wójt gminy Tarnów. Dziękuję bardzo.